Cześć, z tej strony Mateusz Gawełczyk, dietetyk sportowy, współpracujący z Way to Champ. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, na czym polega m.in. moja współpraca i co możecie na niej zyskać. Przede wszystkim moja praca polega na pełnej periodyzacji, czyli dostosowywaniu planu żywieniowego pod plany treningowe, które otrzymujecie od swoich trenerów. Za pomocą współpracy z nami, przy tej pełnej współpracy między trenerem a dietetykiem, możecie zyskać wiele korzyści, do których m.in. możemy zaliczyć pewność co do osiąganego rezultatu. Zazwyczaj u kolarzy chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej przy zachowaniu jak najlepiej mocy, generowanej mocy na rowerze. Poza tym zmniejszone ryzyko przetrenowania, zmniejszone ryzyko kontuzji, zmniejszone ryzyko infekcji. No i wprowadzenie pewnych strategii żywieniowych, które mogą wpłynąć pozytywnie na Waszą wydolność. Ale zaczynając od samego początku, a więc zapewnienie Wam odpowiedniej podaży energii. Tutaj już wielokrotnie w badaniach możemy zauważyć, że przy nieodpowiedniej podaży energii niekoniecznie będziecie osiągali to, co jest w większości Waszym celem, a więc odpowiednią redukcję tkanki tłuszczowej, a wręcz przeciwnie, będzie wzrastało ryzyko przetrenowania, ryzyko kontuzji, co oczywiście będzie wpływało ograniczająco na Wasze wyniki, być może nawet skończy się pewną przerwą w podejmowaniu treningów, w związku z czym na pewno jest to aspekt bardzo negatywny. Oczywiście do tego, aby osiągnąć pożądaną sylwetkę, pożądany wynik w postaci niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, niezbędne jest wprowadzenie deficytu energetycznego, natomiast ten deficyt energetyczny nie może być zbyt duży, a to bardzo często można u Was zaobserwować. Poza tym kwestia podejścia do samego żywienia. U większości amatorów, profesjonalistów, którym zależy na tym, aby wyniki były prawidłowe, bardzo często staracie się je realizować w 100% i to Wam wychodzi. Gorzej już jest z tą regeneracją, do której oczywiście możemy zaliczyć kwestię żywienia. Nieprawidłowe podejście do żywienia będzie zwiększało to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli ryzyko kontuzji, infekcji, czyli częstsze przerwy w treningach, ale także może zahamować Wasze zdolności wysiłkowe i nawet ograniczyć zdolność do podejmowania kolejnych jednostek treningowych na wysokim poziomie. Dalej, współpracując z trenerem, z dietetykiem, możecie wprowadzać pewne strategie żywieniowe, które ukierunkowane będą na poprawę Waszej wydolności. Mam tutaj na myśli popularny ostatnio trening z niską dostępnością glikogenu mięśniowego, który zaczynamy wprowadzać u wybranych zawodników. Za pomocą tej metody jesteśmy w stanie przyzwyczaić Wasz organizm do czerpania w większym stopniu energii z wolnych kwasów tłuszczowych przy wyższych intensywnościach wysiłku, a także doprowadzić do lepszej adaptacji wysiłkowej na skutek właśnie wykonywania pewnych jednostek treningowych przy niepełnym poziomie glikogenu mięśniowego. Natomiast to, na czym ja się skupiam przede wszystkim, to na tym, aby za każdym razem ten poziom paliwa energetycznego, który jest Wam niezbędny, był na tym poziomie, który jest pożądany. Czyli żeby nie było sytuacji takich, w których wyjeżdżacie na jednostkę treningową i po kilku godzinach obserwujemy spadek energii, spadek watów, czyli ta moc nie jest generowana na właściwym poziomie i jednostka treningowa nie jest realizowana w 100%. A więc moja rola w tym, żebyście mieli zawsze paliwo energetyczne na trening, żeby zawsze regeneracja zachodziła w sposób prawidłowy. Kolejnym aspektem, o którym warto wspomnieć, jest strategia żywieniowa na start. Tutaj również bardzo często można zaobserwować, że ten poziom węglowodanów, który występuje u Was podczas jednostek nie tylko treningowych, ale właśnie startów w wyścigach, jest niewystarczający. Przez to znowu możemy obserwować ograniczenie w pewnym stopniu zdolności wysiłkowych, szybsze męczenie się. No i w pewnym momencie w wyścigu możecie się nie zabrać do grupy, z którą Wam zależało, żeby uciekać, bo ten poziom glikogenu mięśniowego został już mocno uszczuplony. Podsumowując, zachęcam Was do tego, abyście korzystali z usług pełnej współpracy pomiędzy dietetykiem, zawodnikiem i trenerem, dzięki której możecie zyskać te wszystkie korzyści, o których Wam powiedziałem, czyli podsumowując, pewność co do osiąganych rezultatów, brak możliwości przetrenowania, lepszy poziom paliwa energetycznego, no i przede wszystkim dostosowanie tych wszystkich aspektów zarówno treningowych, jak i żywieniowych do Waszego stylu życia, harmonogramu dnia, preferencji i zdolności kulinarnych.